Witam Państwa w Ratajskim Fertlu Kultury. W takiej scenerii w naszym programie jeszcze się nie spotykaliśmy. Jestem na dachu Domu Kultury Jubilat na osiedlu Tysiąclecia. Jubilat został wybudowany na 30-lecie działalności spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych i od 27 lat służy mieszkańcom Rataj i mieszkańcom Poznania. Zszedłem z dachu, a w środku w Domu Kultury spotykam jego kierowniczkę Darię Gelert-Słodzinkę. Dario, tutaj w tej sali powinniśmy w zasadzie rozmawiać w gwarze poznańskiej, po poznańsku, bo też gwara poznańska to jest to, z czego jubilat w całym Poznaniu najbardziej chyba słynie, właśnie z konkursów, amatorskich konkursów gwary poznańskiej Godejcie po naszemu. Tak, to prawda. Amatorski konkurs gwary poznańskiej Godejcie po naszemu jest wizytówką Domu Kultury Jubilat, a także spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. Jesteśmy na świeżo po jednym z takich konkursów. Pod koniec kwietnia 28. edycja się odbyła, prawda? Tak, tak. To już 28. edycja, aczkolwiek w Domu Kultury Jubilat odbyło się ich 27. Pierwsza edycja odbyła się w Młodzieżowym Domu Ratajan. Na osiedlu Piastowskim. Tak. Tego Domu Kultury już nie ma. Ta gwara na dobre tutaj się zakorzeniła na osiedlu Tysiąclecia, ale konkurs Godejcie po naszemu to nie tylko występy amatorów, którzy tutaj właśnie w gwarze swoje teksty mówią, to także okazja do tego, by tutaj na Ratajach w Domu Kultury pojawiły się gwiazdy polskiej estrady. Tak, gościł u nas Marian Pogarz, znany jako Stary Marych. Myślę, że wszyscy poznaniacy bardzo dobrze go znają. Ale oprócz Mariana byli u nas tacy goście jak Hanka Bielicka, Krzysztof Dałkrzewicz, Andrzej Grabowski. Były kabarety, był kabaret Czesław, kabaret Rak, kabaret Masztalscy. No a w tym roku gościliśmy pana Michała Grudzińskiego. O tym, który z uczestników najlepiej posługuje się gwarą, decyduje zawsze jury. Co roku są to wybitni eksperci, tacy jak Juliusz Kubel, autor postaci Starego Marycha, Lech Konopiński i Waldemar Kurowski. Ale ten konkurs gwarowy, o którym mówimy, to nie wszystko, co tutaj w jubilacie się dzieje przez cały rok. Organizujemy amatorski konkurs gitarowy, spektakle teatralne dla dzieci i Międzynarodowy Dzień Teatru. Międzynarodowy Dzień Teatru od 5 lat organizujemy wspólnie z Domem Kultury Polansto i Domem Kultury na Pięterku. Goszczą u nas naprawdę wspaniali aktorzy, artyści scen poznańskich. Ale ja ci powiem, Dario, że mnie jubilat kojarzy się nie tylko z gwarą, nie tylko z teatrem, ale przede wszystkim chyba jednak z tańcem, bo liczba zajęć tanecznych, która tutaj w jubilacie się odbywa, jest naprawdę imponująca i też taniec każdego rodzaju, można powiedzieć, tutaj w tej sali gości. Rzeczywiście tego tańca w Domu Kultury Jubilat jest bardzo dużo. Nie ma dnia, żeby nie odbywały się u nas zajęcia taneczne. Jest zespół, jest Młodzieżowa Akademia Tańca, która zrzesza trzy zespoły taneczne, Stage Dance, Step Dance i Mini Step. Oprócz tego jest Szkoła Tańca Michała Zduna, gdzie dorośli mogą przyjść uczyć się tańca towarzyskiego. Jest również zespół tańca ludowego Staropolanie Wielkopolska. To myślę, Dario, że teraz zaproponujemy naszym widzom wizytę na zajęciach tanecznych w jubilacie. Szefowa Domu Kultury Jubilat powiedziała już, że Młodzieżowa Akademia Tańca prowadzona przez Kingę Stout to trzy zespoły: Step Dance, Stage Dance i Mini Step, ale teraz, Kingo, widzieliśmy tylko dwa z nich. Step Dance i Stage Dance w chwili obecnej na sali. Tak, przygotowujecie się właśnie, to była próba generalna do turnieju. Działamy cały czas prężnie, jesteśmy po ogólnopolskim turnieju tańca w Bydgoszczy, z podium, trzecie miejsce, także bardzo się cieszymy. Zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych na zajęcia, jesteśmy otwarci. Tak, kiedy można Was tutaj spotkać w jubilacie, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do Was i po te nagrody po całej Polsce jeździć? Poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, jesteśmy od godziny 16 do 20, grupa cały czas pracuje. Także w każdej chwili można dołączyć.
Szefem artystycznym zespołu Staropolanie Wielkopolska jest Dariusz Jezierski. Patrząc na tę waszą energię, kiedy występujecie, ten przedrostek staro w nazwie, no jest nieadekwatny. Nie wiem, czy nieadekwatny. Jesteśmy już w poważnym wieku, ale nazywamy się Staropolanie Wielkopolska. Istniejemy już 11 lat i mamy w swoim repertuarze nie tylko tańce regionalne, takie jak Lublin, Wielkopolska oczywiście, ale także tańce narodowe. Właśnie wróciliśmy wczoraj z długiego dosyć pobytu, bo z czterodniowego pobytu w Kołobrzegu pod Czele, gdzieśmy mieli warsztaty, na których stworzyliśmy 2,5-godzinny program. Program oczywiście, który pokazujemy nie tylko w Poznaniu, a dzięki Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych, która jest sponsorem od dawien dawna, czyli od zarania, dzięki nim mamy tą piękną salę. Myślę, że oprócz tego, że mamy te tańce narodowe, a także tańce regionalne, mamy w swoim repertuarze obrzęd dożynkowy, mamy także inne formy taneczne. Sądzę, że publiczność nie tylko poznańska, ale i wielkopolska będzie radosna, patrząc na starszych ludzi, którzy dają ognia. Słuchaj Filipie, ale w naszym Domu Kultury nie tylko tańczymy, ale również świetnie się bawimy śpiewając. Chciałabym się pochwalić prężnie działającym zespołem. No to się pochwalmy. Zapomniały swe imiona senioritki, ale się tym nie przejmują. Senioritki, własne imię uleciało, no i cóż, mamy wspólne senioritki, senioritki i już. Skoro w tym wydaniu naszego programu odwiedzamy Dom Kultury Jubilat na osiedlu Tysiąclecia, to nie mogło nas zabraknąć na próbie chóru Senioritki. Za chwilę porozmawiamy z jego szefową Ewą Wodzyńską. Zapewne zdążyli już się Państwo przekonać, że Senioritki to zespół bardzo energetyczny, a śpiewacie wcale nie tak długo razem. Zgadza się, śpiewamy od października zeszłego roku. Jaki macie repertuar? Śpiewamy szeroko pojętą muzykę świata. Mamy w repertuarze i piosenki włoskie, afrykańskie, amerykańskie i polskie również. Wiem, Ewo, że chętnie poszukujecie osób do współpracy. To kogo zaprosimy do tej współpracy z Senioritkami? Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów i seniorki w każdy poniedziałek o godzinie 14 do Domu Kultury Jubilat na Grudy. Senioritki, jak sama nazwa wskazuje, to jest zespół seniorek, ale tutaj w jubilacie seniorzy mogą robić znacznie więcej niż tylko uczestniczyć w próbach chóru. Tak, tak. Seniorzy mogą się spotykać u nas w Klubie Seniora Jubilaci. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek. Organizowane są u nas przeróżne prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z piosenką. Wychodzimy również z seniorami do kina, do teatru. Organizowane są liczne wycieczki. No to wiemy już, że jubilat jest świetnym miejscem dla seniorów, ale wiem, Dario, że nie zapominacie także o tej nieco młodszej publiczności, o dorosłych, a także o dzieciach. Osoby dorosłe zapraszamy na zajęcia sportowe, takie jak joga, tai chi, gimnastyka 50+, aerobik, zumba, ale mamy również ofertę sportową dla tych najmłodszych. Jest to zumba i zabawy ze sportem. Są to zajęcia na tyle nietypowe, że mogą w nich uczestniczyć dzieci od lat 5. Dzieci uczą się zasad fair play, poprawiają swoją koordynację ruchową, a wszystko to przez wspaniałą zabawę. No ale zabawy sportowe to nie wszystko, co ci najmłodsi mogą tu w jubilacie robić. Wiem, że od niedawna działa u was pracownia plastyczna właśnie dla najmłodszych.
Tak, pracownia plastyczna, która działa przy Domu Kultury Jubilat w klubie Piątka. Prowadzona jest przez instruktorkę panią Ingę Borowską. Są to zajęcia dla tych najmłodszych dzieci, dla dzieci, które kochają plastykę, które mogą tam poznawać różne techniki malarskie i rozbudzać swoją wyobraźnię twórczą. Dariusz, spotykamy się pod koniec maja, właściwie na przełomie maja i czerwca. Ten sezon niedługo się kończy. Ale to nie znaczy, że Dom Kultury zupełnie zamyka swoją działalność na wakacje. Właśnie ci najmłodsi w czasie wakacji mogą tutaj do jubilata przychodzić. Tak, jak co roku będziemy organizować półkolonie. Będzie to akcja lato. Zapraszamy dzieci do nas na spędzenie wolnego czasu. Dzieci, które nie wyjeżdżają z miasta, zapraszam do Domu Kultury Jubilat na wspaniałe zajęcia. A teraz pora sprawdzić, co będzie się działo na ratajach w najbliższym czasie. Konkurs Gwary Poznańskiej Godejcie po naszemu mamy wprawdzie za sobą, ale komu mało, może przyjść do Domu Kultury na Pięterku na osiedlu Orła Białego. W sobotę 30 maja w ramach sceny na Pięterku wystąpi tutaj kabaret Dziura. Artyści z Bukówca Górnego swoje skecze przygotowują właśnie w Gwarze Poznańskiej. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, trzeba jednak odebrać wejściówkę w Domu Kultury na Pięterku. Spółdzielczy Stadion Sportowy Olimp to nie tylko arena zmagań futbolowych w ramach piłkarskiej Ligi Rataj. We wtorek 2 czerwca od godziny 11 można tutaj przyjść pokibicować osobom niepełnosprawnym. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych organizuje bowiem Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych pod hasłem Sportowi Przyjaciele. Im cieplej na dworze, tym chętniej wychodzimy z domu. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze także w trakcie kolejnej imprezy sportowej na ratajach. Chcemy Państwa zaprosić do kibicowania dzieciom, które w środę 10 czerwca na terenach zielonych pomiędzy osiedlami Powstań Narodowych i Jagiellońskim wezmą udział w turnieju piłkarskim przedszkolaków. Zmagania przedszkolaków z Rataj mają bardzo długą tradycję. Odbędą się już po raz 40, a start imprezy o godzinie 10. Na koniec zapraszamy Państwa na osiedle Polan. W sobotę 13 czerwca w samo południe przed Domem Kultury Polan 100 ruszy imprezowanie na Polanie. Festyn z mnóstwem atrakcji nie tylko dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, a na nim liczne konkursy, występy, możliwość zapoznania się z wiejską zagrodą oraz oczywiście ofertą ratajskich domów kultury. W ratajskim Fretlu Kultury to już wszystko. Ja tradycyjnie zapraszam Państwa na Rataje, bo Rataje to nie tylko blokowisko, nie tylko dzielnica mieszkaniowa, ale także miejsce, w którym dzięki Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych rozwija się kultura.